Witam wszystkich zainteresowanych zgłębianiem wiadomości na temat jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin na świecie – sieci komputerowych. Na początek proste pytanie – do czego potrzebne są nam sieci? Wyobraźmy sobie sytuację, w której cztery osoby pracują nad tym samym problemem. Na przykład uzupełniają dane w firmie X. Ich komputery pozwalają zapisać efekt pracy na nośniku zewnętrznym. Żeby uzyskać aktualne dane, trzeba efekt pracy przenosić do innych współpracowników. Czy łatwo będzie uzyskać aktualne dane w dowolnej chwili? Odpowiedź brzmi – oczywiście nie. I właśnie w tym miejscu pojawiają się sieci komputerowe, które zrewolucjonizowały świat. Stają się one odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób w swoim domu, w szkole, w firmie czy u sąsiada połączyć komputery, smartfony, tablety, aby wymiana danych nie wiązała się z koniecznością transportowania nośników. Siecią komputerową nazywamy zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. punktami sieci. Głównym przeznaczeniem sieci komputerowej jest ułatwienie komunikacji pomiędzy ludźmi będącymi faktycznymi użytkownikami sieci. Sieć umożliwia łatwy i szybki dostęp do publikowanych danych, jak również otwiera techniczną możliwość tworzenia i korzystania ze wspólnych zasobów informacji i zasobów danych. W sensie prawnym użytkownicy sieci komputerowej są również jej beneficjentami. Można wskazać na następujące cechy sieci użytkowej. Ułatwienie komunikacji między ludźmi. Korzystając z sieci, ludzie mogą komunikować się szybko i łatwo przy wykorzystywaniu odpowiednich komputerowych programów i oferowanych w danej sieci usług sieciowych. Udostępnianie plików, danych i informacji. W środowisku sieciowym upoważnieni użytkownicy mogą uzyskiwać zdalny dostęp do danych i informacji przechowywanych na innych komputerach w sieci, jak również mogą sami udostępniać posiadane zasoby. Udostępnianie zasobów sprzętowych. W środowisku sieciowym każdy podłączony do sieci komputer może uzyskać dostęp do urządzeń peryferyjnych, uprzednio udostępnionych do wykorzystywania sieciowego, takich jak np. drukarki sieciowe czy udostępnione pamięci masowe. Rozpowszechnianie wolnego i otwartego oprogramowania. Sieć komputerowa, w szczególności internet, stymuluje rozwój i upowszechnianie oprogramowania tworzonego i udostępnianego na zasadach licencji GPL. Podział na sieci małe, średnie i duże jest dosyć umowny. Możemy jednak wyróżnić następujące sieci komputerowe. Local Area Network, czyli najmniejsza sieć o zasięgu lokalnym. Metropolitan Area Network, a więc sieć o zasięgu metropolitarnym. Wide Area Network, to natomiast rozległa sieć komputerów. Dopełnieniem dla poznanych określeń będzie intranet, czyli nazwa zarezerwowana dla dużych sieci korporacji lub organizacji. Powiedzmy kilka słów o każdej z tych sieci. Sieci LAN swoim zasięgiem nie przekraczają jednego budynku, chociaż niekiedy obejmują większy obszar. Niektóre firmy rozlokowane na dużych przestrzeniach posiadają kilka sąsiadujących budynków i w tym przypadku określenie LAN nie będzie dużym nadużyciem. Do połączeń używa się często dzierżawionych łączy telekomunikacyjnych. W Polsce większość dużych miast posiada własną sieć komputerową, która służy lokalnemu społeczeństwu. Przykładem może być łódzka miejska sieć komputerowa, LODMAN lub miejska sieć komputerowa w Toruniu, TORMAN. WAN dotyczy sieci, które swoim zasięgiem wychodzą poza obszar miasta czy metropolii. Najbardziej znaną siecią WAN o zasięgu globalnym jest internet. Jeżeli spojrzymy na sieci operatorów telekomunikacyjnych dużych korporacji, czy po prostu firm o kilku oddziałach w różnych częściach kraju, to wszystkie te firmy eksploatują najczęściej swoje WANy. Duże sieci korporacji lub organizacji często rządzą się podobnymi zasadami jak internet, ale mają charakter zamknięty, to znaczy są dostępne tylko dla użytkowników wewnętrznych firmy. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem i zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych modułach kursu.